Siema, tu Seba Motomity, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dzisiejszym naszym gościem jest bardzo poważny i ostry naked. Kawasaki Z1000SX. Produkowany od 2010 do 2013 roku, jest to trzecia generacja tego motocykla. Zapraszam na odcinek, jedziemy z tematem. Kawasaki Z1000SX. Jest bardzo poważny i ostry naked. O panie, tu momentu jest tyle. That's when I'm like it. Ciekawe, czy pójdzie z trójki na koło. No i jedzie. Dwa razy prosić nie trzeba. Jeszcze rękawice. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co tu się dzieje. O mój Boże. Ale zanim zaczniesz oglądać odcinek, pamiętaj o daniu subika, który nic Cię nie kosztuje, a jest bardzo ważny dla funkcjonowania kanału. Stylistyka. Trzecia generacja motocykla, a tutaj motocykl ma trochę różnych takich wstawek aftermarketowych. Bardzo fajnie się prezentuje ta czacha. Ta czacha też pokazuje nam, że tu jest jakaś owiewka. Sprawdzimy tą owiewkę w praktyce, no bo oprócz tego ładnego tutaj światła i tych ostrych kształtów, już takich trochę charakterystycznych dla Kawasaki, dla nakedów Kawasaki, jest tutaj też jakaś owieweczka. Ta owieweczka oczywiście nie jest jakaś wielka, coś tam pewnie daje, ale pewnie nie jest to jakiś szał. Dobre jest to, że są przewidziane normalnie na cztery śruby możliwość założenia większej owiewki, no co spowoduje, że użyteczność tego motocykla automatycznie wzrośnie. Bardzo fajnie tutaj zaprojektowane są również kierunkowskazy wrysowane właśnie w ten taki ostry kształt. Te kształty ostre są już takie, no w tej chwili to one są oczywiście naturalne, natomiast te parę lat temu, te 10 lat temu powiedzmy, to one jeszcze robiły robotę, nie? Motocykl się zestarzał całkiem ładnie, chociaż te światło przednie no nie wygląda jakoś tak bardzo nowocześnie, aczkolwiek szyku dodają na pewno te ostre właśnie elementy, te ostre końcówki dodają szyku. Przechodząc dalej, oczywiście mamy piec, litrowy piec, który nam generuje słuszną ilość koników, słuszną ilość momentu, bo tutaj jednak momentu i koni jest naprawdę elegancko, jeśli o to chodzi. 138 koni przy 9600 i 110 Newta przy 7800, tak? Zobaczymy zaraz, jak to idzie, jak to przyspiesza, jak to się zbiera, no ale wiem, że na pewno będzie już tutaj fajnie. Fajne są tutaj dodatkowe crashpadziki zainstalowane przez poprzedniego właściciela. To jest też fajne. Fajnie to wygląda, bo się ładnie komponuje z tym motocyklem. No i przechodząc dalej do tyłu motocykla, mamy cztery kominy. Kształt tych kominów nigdy mi się nie podobał w tych zeciorach. Jakieś takie kurcze dziwne one są, że tutaj takie nic, nic, nic i tu nagle taka wielka pucha. No ale okej, dobra. Wielka pucha jest. Z jednej strony dwa kominy, z drugiej strony każdy cylinderek ma swój komin, swoje odpowietrzenie gazów. No i tył bardzo ładny. Ładnie to wygląda. No już tutaj tak nowocześnie, na takiej długiej tej rączce, na takim długim pałąku jest rejestracja. No to ten element nigdy mi się nie podoba, no bo patrzcie, no jak to wygląda. Mogliby jakoś to ładniej zrobić, no ale wiadomo, to jakieś tam wymogi są na pewno, więc trudno mieć do nich, do twórców z Kawasaki oczywiście, jakieś tam wielkie zastrzeżenia. Natomiast to nie prezentuje się jakoś mega ładnie. Ja gdybym miał ten motocykl, to pewnie bym coś tutaj sobie zamówił i to przerobił, żeby to wyglądało ładnie. Natomiast samo światło tylne jest bardzo ładne. Nie dość, że tutaj jest takie szpiczaste, ma taki ostry rys, to jeszcze jak zobaczycie sobie sam zadupek, o, mamy pasażera, o, poleciał. Sam zadupek ma jeszcze tutaj takie fajne przetłoczenie, żeby jeszcze podkreślić taką właśnie fajną agresywność tego motocykla. Ma też tutaj przetłoczenia.
Także wszystko jest tutaj zrobione na takiego naprawdę prawdziwego, pełną gębą miejskiego rozbójnika, rozrabiakę. No i tak naprawdę no ten silnik, który tutaj generuje nam naprawdę solidną ilość mocy, będzie szedł w parze z tym całym lukiem, czyli to nie jest taki pistolet nakapiszony, tak? Naciągnij kciukiem. A kciukiem? Dobra, to czekajcie. Kurwa mać, ale nawala. Ten motocykl już może nam zrobić krzywdę, no bo ta moc i ten moment to jednak zrobią swoje. No dobrze, moi szanowni mili, siedzimy sobie tutaj już na naszym zeciorku, prawdziwym zecie. Z1000, generacja trzecia, 2010-13 rok, z tego co pamiętam. Zaczynamy od pozycji za kierownicą, jest fajna, odprężone plecy, praktycznie prawie że wyprostowana pozycja zupełnie, jeśli chodzi o plecki. Podkurczone nogi, dość mocno podkurczone nogi, powiem szczerze, przesiadłem się na niego z CBR-ki 600 4FI i powiem szczerze, że te nogi myślałem, że będą bardziej odpoczywały, a są może nie aż tak bardzo podkurczone jak tam, ale jednak to jest spore podkurczenie, co mnie zdziwiło. Natomiast same plecy, ręce, tutaj od pasa w górę, no to jest bardzo komfortowa pozycja i tutaj raczej no, nie będziemy narzekać. Nie będziemy narzekać. To co jest fajne też to, że dostaję bardzo łatwo nogami do ziemi, przy 1,75 m, więc bez problemu tutaj mogę się podpierać, co oczywiście przy jakiejś tam jeździe miejskiej no jest troszkę nieocenione, no bo trzeba się jednak często tam gdzieś podeprzeć w jakiejś kolejnce, w jakiejś studzience, czasami wpadniemy, staniemy akurat gdzieś w jakimś takim dziwnym punkcie albo pochyłości i to się jednak przydaje. Bardzo dobra jest tutaj też, powiem szczerze, jazda przy bardzo niskich prędkościach. No to ze względu na tą wyprostowaną pozycję mamy tutaj bardzo, bardzo komfortowo jest jeździć przy bardzo niskich prędkościach, co będzie dodatkową zaletą w mieście. Same ręce, jeśli jeszcze do pozycji, ostatnia moja uwaga, są dość szeroko. Zdziwiłem się, że ta kierownica jest tak szeroka jak na taki motocykl. Myślałem, że jednak taki miejski rozbójnik to jednak zrobią go tak, że ta kierownica będzie węższa, co by jeszcze bardziej ułatwiło przeciskanie się gdzieś tam w korkach, nie? A tu jest dość szeroko, troszkę jak na jakimś adwenturze się czuję. Wyżej troszeczkę ta kierownica jest i troszeczkę tak szerzej niż, nie wiem, niż w Z650 na przykład, dajmy na to, tak? Także obu generacji, bo na obu generacjach w sumie jeździłem. Także no co, to czy to jest jakiś duży dyskomfort? No ta kierownica jest dość szeroka, ale ona no nie jest też aż tak szeroka, żeby był jakiś dramat. No ale te kilkanaście centymetrów, a przynajmniej kilka centymetrów, koło 10, to jednak mogli tutaj jednak gdzieś tam zebrać troszeczkę. Jednak troszeczkę mogli to zrobić węziej. Lusterka, klasyka gatunku, mało co tam widać, no ale tak już projektują te lusterka. W ogóle chyba takie same lusterka były w wielu różnych Kawasaki zastosowane, bo mam wrażenie, że nawet w Ninja 300 mojej żony również były te lusterka, albo przynajmniej takie, bardzo podobne. To co jest troszeczkę bidon tutaj, no to mamy motocykl 2012-13 rocznik. I nie ma tutaj wyświetlania biegów. No ja rozumiem, że ten silnik ma taką parę, że on po prostu przy 2000 odkręcamy mu i on w ogóle zero gadania, on po prostu zaczyna odpychać się jak porąbany. Natomiast no kurczę, no mogliby tu już wrzucić jednak ten wyświetlacz biegów, nie?
Oczywiście, no motocykl nie jest dedykowany dla początkujących bynajmniej, bo naprawdę może nas tutaj zaskoczyć nie raz i nie dwa. Zawieszenie w motocyklu jest takie rozbójniczo-sportowe, chyba bym tak to nazwał, bo zawias jest bardzo fajny, bardzo twardy, znaczy bardzo zwarty. Motocykl w ogóle sam w sobie jest bardzo zwarty. No reaguje tym przeciwskrętem jak kurde, jak nie wiem, jak hulajnoga jakaś. Bardzo fajnie da się skręcać tym motocyklem. On świetnie reaguje na ten przeciwskręt. Bardzo szybko, bardzo responsywnie. Też niezależnie od prędkości. Także tu jest bardzo duży plus dla tego motocykla, bo, no, bo on tutaj bardzo fajnie nam się tutaj kładzie w te zakręty. Jeszcze jak dorzucimy sobie silnik do tego, no to już naprawdę będzie bardzo elegancko. Bardzo elegancko. Zawias, bardzo duży plus. No, dużo lepiej to się sprawdza niż na przykład w Z650, no ale to jest troszeczkę inna klasa. To już jest taki, kurczę, nie wiem, motocykl aspirujący do nazywania się Power Nakedem, czy jak tam sobie kto to nazwie, Street Fighterem. No i to jest naprawdę taki już trochę twardziel, nie? To jest już trochę taki twardziel. Nie polecam na pierwsze moto, bo naprawdę może nas zaskoczyć. Jednak tą manetkę trzeba mieć troszeczkę opanowaną w miarę, żeby nas tutaj nie zaskoczył gdzieś. Oczywiście w taką piękną, słoneczną pogodę, jak sobie jedziemy na wprost, to oprócz bardzo przyjemnych motyli w żołądku, które zostaną wygenerowane przez te 110 niuta, on nam krzywdy nie zrobi. Raczej, no chyba, że jesteśmy bardzo nierozsądni. Natomiast jakiś taki deszczowy dzionek albo w chłodniejsze poranki jesienne, no to te 110 niuta naprawdę może nam nawywijać troszeczkę, bo one są dostępne od strzała. Tu motocykl w ogóle nie prosi. Ja nie wiem, do ilu można zejść. Zaraz zobaczymy. 50 na godzinę, szósty bieg. Tak, szósty bieg. Odkręcam. Okej. Nie było strzała od razu, natomiast motocykl absolutnie nawet się nie zastanawiał. Nie było nawet najmniejszego szarpnięcia, jak on przyspieszał od tych prędkości. No a od 60 to już jest. Od 60 to już jest fajnie. Od 60 to już jest fajnie. No, zobaczymy, co będzie w drugiej części obrotomierza, jak wyjedziemy na stosowne drogi. 60 na godzinę. Dobra, lecimy. Czyli już mamy bardzo fajną pozycję za kierownicą, oprócz tych kolan, jakoś to trzeba przeżyć. Bardzo fajne skręcanie, bo zawias jest naprawdę mega, mega. Bardzo fajne heble. Heble są też świetne. Bardzo fajne. No i zaraz dojdziemy do silnika, do creme de la creme, bo oczywiście wiadomo, że wszyscy zawsze czekają na te wrażenia z jazdy. Jak to jeździ, jak to przyspiesza, jak to idzie. Momencik jest, tu jest wszędzie tego momentu, ten silnik to wręcz tryska tym momentem, jak jakiś słoń, który nabierze wody w trąbę i tryska po wszystkich. Tak samo i ten motocykl ma tyle momentu, że naprawdę o nic go prosić nie musimy. Jest to naprawdę prawdziwy, fajny, mocny rozbójnik miejski. Raczej nie wiem, czy czymkolwiek da się wyprzedzić taki motocykl w mieście. Może jakieś najszybsze Tesle, okej, ale na 90,99999999 i jeszcze tam parę dziewiątek samochodów objechanych mamy, no to to raczej nawet z takimi cywilnymi samochodami to tak trochę szkoda się ścigać, bo szkoda paliwa wypalać na takiegoś 200-konnego Passata. To jest wiadome, oczywiste. Natomiast powiem więcej. W mieście ten motocykl może być szybszy niż sportowe litry po prostu, no, bo oczywiście w określonych sytuacjach, tak? Bo ten moment jest mega dostępny w środkowym zakresie obrotów, on idzie z tego momentu jak szalony, no i tak, kurczę, tak to wygląda. No dawaj też, o dobra, i lecimy.
wam mogę powiedzieć, no motorek jest, można powiedzieć, piekielnie szybki, no ale do codziennej jazdy zobaczcie co tu się dzieje. Czy do codziennej jazdy wam czegoś więcej potrzeba? No to i to tak naprawdę to było muskanie tego gazu, no nie oszukujmy się, to było muskanie gazu. A on jechał i tak dużo, dużo za szybko niż powinien, dużo, dużo za szybko niż mógłby, niż by rozsądek podpowiadał. Codzienna jazda to jest kręcenie go do 3000 obrotów, 4 i kolejny bieg. Więcej w ogóle nawet, nie ma sensu nawet więcej go kręcić, no. Kokpit motocykla wygląda w ten sposób. Takie jakby złote pole tutaj cyfrowe, gdzie już wszystko na cyfrowo nam się powiedzmy wyświetla. Na dole mamy wskaźniki ABS-u, zagrzania, zagotowania się płynu chłodniczego, neutralnego biegu, długich świateł. Tutaj mamy taką grafikę pokazującą nam obroty. Tutaj mamy fuel, clock, prędkość i odeometer, trip A, trip B. Nie mamy tutaj jeszcze żadnych takich komputerów pokładowych zaawansowanych bardziej, nie mamy tutaj tych średnich spalań i tak dalej. Ale czy w takim motocyklu nam jest to niezbędne? To chyba nie powiedziałbym. Dla mnie jest ok. Aczkolwiek powiedział, no te zegary jakoś mnie nie zachwycają tak szczególnie ten taki złoty look jak gdyby tych zegarów, takie porzucane. Nie wiem, no. Nie wiem, jak wam się to podoba, czy nie. Tu jest jeszcze taka srebrna ramka dookoła. Tu jest taki złoty look. No, jest na pewno czytelne i spoko. Natomiast nie wiem, no jakoś do mnie nie przemawia stylistycznie po prostu ten element. Dlatego, że to jest złote. No. Też chyba nie wiem, czy jest drugi motocykl, który miałby pod tego typu zegary. Takie pożółcane, pozłacane. Nie wiem, nie widziałem. Prosić nie trzeba. Dwa razy prosić nie trzeba. Podoba mi się ten motor. Naprawdę mi się podoba. Jeśli chodzi o wiatr, no to klasyka gatunku. 120 na godzinę, a już nam tu wieje. Dla mnie albo zmiana owiewki na coś naprawdę solidnego. Zapewne akcesoryjne są. No albo po prostu no taki fan z tego wiatru, nie? Że więcej nie muszę jechać. Jest to dobre właśnie w tych nakedach, że jedziemy sobie te 120 na godzinę i to nam wystarczy, nie? Mocarny. Właściwie to nawet nie potrafię określić, w którym momencie ten silnik staje się mega mocarny. On chyba jest po prostu cały czas mega mocarny. Po prostu już tak ma, że w którym zakresie obrotów nie odkręcisz mu, to jest power, nie? Ja kiedyś, już jak nie wiem, pewnie oglądacie moje filmiki, to może wiecie, kiedyś miałem Honda CBR 1100 XX. To był podobny poziom mocarności, powiem szczerze. To są te emocje, które tam były, to są te przyspieszenia mniej więcej. I to są, no pewnie Honda może była trochę szybsza, nie? Bo to wiadomo. Ale to jest ten poziom emocji, ten poziom odczuwania wciskania w fotel, kurczę, nie, to nie jest, w samochodzie się wciska w fotel, a tutaj to jest wrażenie, że zaraz motocykl mnie zostawi gdzieś na poboczu i powie, że dziękuję bardzo, pan tutaj nie nadąża za mną. Tak, motocykl stworzony do przyspieszania, do takiego przyspieszania właśnie ze średnich obrotów, gdzie sobie jedziemy, 5000 mamy obrotów. Nie wiem, dogania nas tam jakiś samochód, który chciałby się z nami ścigać, a my odkręcamy i mówimy sayonara, adio. Nie ma tutaj za dużej dyskusji z tym motocyklem, on po prostu pojedzie. A jak nie pojedzie na szóstce, to robimy mu raz, dwa, trzy. I teraz to on już nie jedzie, tylko po prostu zapierd. Super. Bardzo fajny motocykl, daje bardzo dużo fajnych emocji. Silnikowo to jest no, petarda. Wraz z tym silnikiem w parze idzie zarówno hebel, zarówno skręcanie tego motocykla. To co lekko odstaje jakościowo, to jest skrzynia biegów.
Kawasaki, mimo że jest dość słynny z dobrych skrzyń biegów, chociaż zdania w internecie są podzielone dość mocno, bo do tej pory jak testowałem Kawasaki, ja miałem ich kilka pod dupą, to one miały naprawdę fajną skrzynię biegów. Ten tutaj, no, wbijesz, jest ok, ale ten feedback i ten klik wyczuwalny jednak mógłby być trochę lepszy. To chyba jest, oprócz pędu powietrza, który już w pewnym momencie jest nie do zniesienia, to jest jedyna wada motocykla. To jest to. Mam wrażenie, że jedynym hamulcem bezpieczeństwa w tym motocyklu to jest właśnie ta owiewka, która powoduje, że jednak tego wiatru dużo dostajemy. Dużo go dostajemy i to jest ten nasz hamulec bezpieczeństwa, który nam mówi: chłopie, trochę przeginasz, już jest dwójka z przodu, także troszeczkę już się ogarnij, zwolnij, może zastanów się, czy ci to potrzebne tak zasuwać. I ta owiewka niska i to, że to jest naked, to jest właśnie ten hamulec bezpieczeństwa nasz. Ciuch, ciuch. Podsumowując ten motocykl, mocarny silnik, punkt drugi, bardzo dobry zawias. Zawias, który daje nam naprawdę fajną pewność i nie tylko daje nam pewność na zakrętach, czyli tam, gdzie te nakedy powinny się sprawdzać i pod co one są generalnie projektowane, tylko też daje nam pewność przy wysokich prędkościach. Kolejna rzecz, heble, które również dają radę wraz z tym genialnym silnikiem. Do tego wszystkiego, to wszystko okraszone jest fajną pozycją. Jedynym minusem jest tak naprawdę zgięcie kolan. Kolejnym minusem, można powiedzieć, jeśli chodzi o pozycję, to jest twarde siedzenie, no bo to siedzenie, no, jest twarde, sorry. Kolejnym minusem, jak dla mnie, to jest, siemanko, to jest licznik, który mi się nie podoba, ale kolor, bo wszystko jest na nim czytelne i naprawdę nie mam tutaj jakby większych zastrzeżeń, ale ten kolor złoty, jakiś taki żółty, to mi się nie podoba. Kolejnym, co mi się nie podoba, to przednie światła, no ale to jest też taka stylistyka tego motocykla, tak? No, w tamtych latach tak właśnie one były projektowane. Poza tymi takimi, no, mikropierdołami, można powiedzieć, bo naprawdę przyczepiałem się do czego mogłem, ciężko mi było znaleźć coś na temat tego motocykla, na co mógłbym się jeszcze tutaj jojczyć wam. Jeszcze jest jedna rzecz, szeroka kierownica. No, ta kierownica jest dość szeroka i nawet jadąc w korku trochę to odczułem. W korku mieć dyskomfort na nakedzie? No to tak trochę. To, co mi się jeszcze podoba i tego nie powiedziałem wcześniej, to jest bak. Szeroki bak, taki duży, taki pękaty, z takim fajnym wycięciem. On powoduje, że naprawdę fajnie go się trzyma kolanami. Także tak to wygląda. Na dzisiaj dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Wielkie dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.